Radca prawny pułkownik Wacław Dołęga. Dziękuję bardzo. Ustanowiony w sprawie przeszłości. Sąd informacyjnie na wstępie podaje, że wpłynęło pismo procesowe ustanowionego w sprawie pana mecenasa Radosława Rycielskiego, który wnosił o zmianę terminu rozprawy, powołując się na konieczność odbycia zajęć dydaktycznych ze studentami na Wydziale Prawa w dniu dzisiejszym. Jednocześnie sąd stwierdza, że przed chwilą otrzymał pełnomocnictwo substytucyjne, którym upoważniony, wyznaczony przez ten adwokat w tej sprawie, pełnomocnik profesjonalny, udzielił tak zwanego pełnomocnictwa substytucyjnemu panu mecenasowi Mariuszowi Wymiarczykowi. Stąd też pierwsze pytanie sądu. Czy ten wniosek należy uznać za bezprzedmiotowy, jak pan rozumie? Nie, Wysoki Sądzie, ponieważ nie mieliśmy żadnej informacji z sądu. Nie udało się tego również uzyskać poprzez kontakt z sekretariatem. Mecenas Rycielski upoważnił mnie do tego, żeby poprzeć ten wniosek w dniu dzisiejszym, ze względu na to, że substytucyjny pełnomocnik nie ma możliwości zapoznania się z obszernymi aktami sprawy. Niemniej jednak, ze względu na powagę sądu i szacunek dla wymiaru sprawiedliwości, uznaliśmy, że koniecznym jest obecność profesjonalnego zastępcy ustanowionego przez pana porucznika z wyboru adwokata, po to, żeby ten wniosek poprzeć i poprosić Wysoki Sąd, żeby jednak się do niego przychylił. Czyli podtrzymuje pan. Tak jest, Wysoki Sąd. Tak? Substytucyjnego o tak odroczenie rozprawy. Tak jest, Wysoki Sąd. Proszę do protokołu zapisać ustanowione jako pełnomocnik substytucyjny pan Szymon, pan mecenas Mariusz Winiarczyk. Podtrzymuję wniosek ustanowionego w sprawie. Pełnomocnika pana Radosława Rycielskiego z tego względu, iż nie był w stanie przygotować się merytorycznie do rozprawy. Tak jest. W takiej sytuacji Wysoki Sąd, jedna obrona byłaby, znaczy reprezentowanie mojego klienta byłaby iluzoryczne. W takiej sytuacji obrona byłaby iluzoryczna, tak jak sąd rozumie, tak? Tak jest, Wysoki. Dziękuję bardzo. Proszę usiąść, dziękuję. Dziękuję. Panie mecenasie, Wysoki Sąd, jest pana wniosek co do wniosku formalnego w przedmiocie odroczenia rozprawy. Pragnę zauważyć, że strona jest prawidłowo reprezentowana, jednakże decyzję pozostawiam do decyzji Wysokiego Sądu. Dziękuję bardzo. Oprócz tego, panie mecenasie, czy są jakieś inne wnioski formalne pod tym hasłem wywoławczym, są w szczególności, rozumie, ewentualny wniosek o połączenie składu sędziowskiego? Przepraszam, nie dosłyszałem, dlatego włączyła się tym. Czy są jakieś inne wnioski formalne oprócz zgłoszonego o odroczenie rozprawy z powodu
zadanym przez Pana wcześniej, w szczególności jak Pan znakomicie wyjaśnił pełnomocnik profesjonalny, chodzi o na przykład wyłączenie sprawy sędziowskiej od orzekania w tej sprawie, ewentualnie poszukiwania. Wysoki Sądzie, nie mam przesłanek, żeby aż tak daleko idący wniosek złożyć koledzy są Wysokiego Sądu, to znaczy poddać wątpliwość obiektywizm Wysokiego Sądu. Niemniej jednak Wysoki Sądzie, biorąc pod uwagę ciężar sprawy, pewnego rodzaju jej wyjątkowość, jak również to, że na życiu naszego klienta ma zaważyć jedna niekompletna decyzja. Jasne jest. W tym zakresie Wysoki Sądzie podtrzymuje dotychczasowy wniosek jako jedyny, podkreślając, że waga sprawy, obfitość materiału uniemożliwia mi rzetelną obronę w dniu dzisiejszym, reprezentowanie interesów obecnego tutaj wnioskodawcy. Bohatera Szymona. Proszę. Maleńka przerwa, 5-minutowa. Przepraszam, mogę? Dobrze. No. Thank you.
piękna rzeźba, obojętnie czego winie dotyczy, ale co by symbolizowała, powiedzmy, ale naprawdę to jest na takim starym budynku tutaj. A tu już nowocześniejszy budynek. Все, я кое-что там дальше. Nie ma twojego kolegi dzisiaj? Nie ma, musiał zostać w pracy. Pracy musiał zostać. Już po przerwie. Niech wejdą wszyscy. Sprawiedliwość.
6 marca o 9 na tej samej sali. Przesunię tę sprawę. Właśnie, czy on nie ma zajść? Dobro, to zapisujemy, panie mecenasie. To był też na pewno profesjonalny, oczywiste, że strony przyjęły ten termin do wiadomości. Już nie będzie wysyłany obręby. Jestem w stanie do marca, to jeszcze tych akt nie jestem gotów nauczyć na pewno. O, dziękuję jeszcze. Dziękujemy wysokim. No to tam. Do 6 marca sobie do kalendarza chyba się ma na tam się na ewentualnych świadków. Tutaj mam w Radzie Polskiej, jak zwykle, powinien powiewać na was nad budynkiem, bo nie wiadomo, jaka tam flaga powiewa w tej chwili, ale... Proszę państwa, generalnie rzecz biorąc, byłoby dobrze, gdybyśmy, jeżeli w ogóle państwo chcecie dowiedzieć się o stanowisku w sprawie, byśmy nie komentowali, jak to się mówi, prasy sądu, ponieważ to jest poza merytoryką tego zdarzenia. Sąd przychylił się do wniosku, ponieważ był złożony przez mojego kolegę w obrońcę z wyboru wniosek procesowy o odroczenie rozprawy. Państwo słyszeli, ze względu na zajęcia dydaktyczne ze studentami w innym mieście. Ten wniosek, nie mieliśmy informacji, że został rozpoznany, o tak to powiem, w jakikolwiek sposób. W związku z tym ja zostałem poproszony o to, żeby w dniu dzisiejszym reprezentować pana porucznika. Niemniej jednak, oczywiście ogólny opis sprawy znam, widzę, jak to wszystko funkcjonuje. Armię znam z czasów, kiedy byłem młody i wiem, że w wojsku bardzo trudno jest zmienić decyzję przełożonych niższych rangą, ponieważ oni nigdy je nie podejmują samodzielnie. To jest piramida Cheopsa, krótko mówiąc, czyli dowódca ma zawsze rację, podwładny nigdy nie ma racji, w sprawach spornych patrz punkt pierwszy. To jest najkrótszy ogólnowojskowy i ogólno znaczy dotyczący wszystkich służb mundurowych regulamin na świecie. Tak jak proste słowa, najczęściej do siedemsztokowe, które wszystkich poborowych dyscyplinują i wdrażają do służby. Otóż, proszę państwa, pamiętajmy jednej rzeczy. Dzisiaj mamy armię czasu pokoju. Dzisiaj ta armia musi się poddawać również weryfikacji. Nie tylko dlatego, że to są ogromne środki. Przede wszystkim to są ogromne emocje i, jak to mówili kiedyś wojskowi, nie wiem jak dzisiaj mówią, dotyczy ewentualnych strat nieodtwarzalnych, co w tym żargonie oznacza po prostu życie ludzkie. I jeżeli mamy, czy panie, czy państwo macie poświęcić życie swoich dzieci, swoich wnucząt, swoje własne, swój majątek, to byłoby dobrze, żebyśmy wiedzieli, że rozkazy i polecenia wydawane są zgodnie z rozwagą, a kadra dowódcza jest sformułowana i wyszkolona w taki sposób, że to gwarantuje minimalizację tych właśnie strat w sile żywej.
W związku z tym, bo sprzęt można zawsze kupić. Amerykanie w czasie II wojny światowej woleli stracić całą eskadrę ciężkich bombowców niż jedną załogę. Parę dni temu słyszeliśmy wszyscy, że wyszkolenie załogi Leoparda to 2 lata. Dzisiaj mówimy o tym, że oddajemy kompanię czołgów. Kto tymi czołgami będzie powodował? Kto będzie kierował, kto będzie strzelał, kto będzie operatorem tego sprzętu? Czy ten sprzęt ma iść na zatracenie, czy ten sprzęt ma być skuteczny? W związku z tym, proszę Państwa, ja bardzo proszę, żebyście Państwo oczywiście tutaj, jeżeli Pan Porucznik będzie odpowiadał na pytania, bo dla niego to przyszliście, to bardzo proszę, żeby się wypowiedział, natomiast bardzo proszę, żebyście nie zadawali takich pytań dotyczących sytuacji tutaj sądownictwa. Wierzę w to, że sytuacja sądownictwa jest na tyle dobra i sędziowie są na tyle doświadczeni, że są w stanie wyciągnąć z tego materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie takie wnioski, jakie spodziewamy się, że zostaną wyciągnięte. Nie może być tak, że widzimisię niskiej rangi funkcjonariusza decyduje o ludzkim życiu w czasie pokoju. Ja rozumiem, że wojskowy to jest ktoś, kto się zgadza dobrowolnie w zamian za utrzymanie, mówimy o zawodowych wojskowych, umrzeć we wskazanym miejscu i we wskazanym czasie. To są bardzo poważne rzeczy, wiele osób sobie z tego nie zdaje sprawy. To dotyczy strażaków, policjantów, rozmaitych funkcjonariuszy niemundurowych, również państwowych. To jest właśnie cena, którą się otrzymuje za te wcześniejsze emerytury, ale za pewnego rodzaju młodzieńczą przygodę, którą się przeżywa, bo bawią się zabawkami, które są dla większości z nas niedostępne. Zabawkami w cudzysłowie oczywiście. W związku z tym to musi być merytoryczne, to musi być przemyślane. Ogólny zarzut, że oficer nie nadaje się do służby, bo nie przestrzega regulaminów, to jest dużo za mało. Tak nie można zwolnić nawet sprzątaczki z pracy. Wobec tego oczekujemy, że z należytą starannością tego rodzaju zawody będą promowane i po pierwsze poparte materiałem dowodowym. Dziękuję. Panie mecenasie, bo tu jeszcze pytania sobie Pan powiedział, właśnie tutaj ta decyzja sądu jest jaka na dzień dzisiejszy, że jest odroczona? Dzisiejsza sprawa jest odroczona do marca, na tą samą godzinę w tej samej sali. Gdyby okazało się, że pełnomocnik z wyboru nie będzie mógł z jakichkolwiek przyczyn zdrowotnych, losowych, różnych innych, każdy z nas jest tylko istotą kruchą, no to ja w takim razie już wtedy będę na pewno merytorycznie równie dobrze przygotowany jak sąd. Bo Pan dzisiaj był zastępstwie. Tak, pełnomocnik substytucyjny to jest osoba, która przychodzi w zastępstwie, ale to jest też zastępstwo, że się tak wyrażę, takie z ostatniej chwili. Bo pełnomocnik profesjonalny do końca liczył na to, że jednak wcześniej złożony wniosek zostanie rozpoznany. Sąd po prostu albo się do tego przychyli, albo nie, ale będzie jeszcze dość czasu na to, żeby powiedzmy można było te dokumenty przejrzeć, przeczytać. Nie są to jakieś gigantyczne ilości materiału. Niemniej jednak w tego rodzaju sprawach każde słowo, każde zdanie, szczególnie to zapisane, bo ono jest bezsporne, jest bardzo ważne. To jest kwestia nie tylko interpretacji językowej, ale też rozumienia pewnych sytuacji. Wiecie Państwo wszyscy, że w każdym zawodzie są takie niuanse słowne i pod pewnymi hasłami kryją się określone decyzje czy zachowania, o których środowisko wie, ale ludzie z zewnątrz nie wiedzą. Jeżeli mówimy, moja ciocia pracuje w socjalnym, to nie oznacza tylko i wyłącznie tego, że jest sprzątaczką w stołówce. No może pracować na wielu stanowiskach. Jeżeli mówimy o kimś, że jest nieprzydatny, nie był karany dyscyplinarnie, nie otrzymywał nagan, no nie był w żaden sposób sankcjonowany za brak dyspozycyjności czy z innych powodów, no to oczekujemy, że dowiemy się czegoś więcej. Ja uważam, że naczelny dowódca, jakim jest prezydent, minister obrony narodowej jako główny administrator sił zbrojnych, przede wszystkim ruchu kadrowego, powinni wymagać od swoich podwładnych tego, że jeśli stawiają zarzut, to on ma być poparty materiałem dowodowym. A nie na przykład tym, że ja kogoś nie lubię, bo jest brzydki, chudy, gruby, siwy albo garbaty. Prawda? Czyli jeżeli stawiam zarzut jako przełożony, muszę to poprzeć materiałem dowodowym. Jest jakaś eskalacja.
prawda? Jakaś skala zawsze określonych zachowań, które powodują określony sygnał, bo to jest ta sama jak ocena w szkole. No proszę sobie wyobrazić, że kogoś wyrzucamy ze szkoły, bo pan dyrektor tak zdecydował, bo pani nauczycielka powiedziała, że uczeń no jest beznadziejny i się nie stara. W każdym rodzicu, w każdym przechodniu to wzbudzi no co najmniej zdziwienie, jeśli nie nie. Czym jest ocena w szkole? Jest tym samym, co ocena w pracy. To jest to samo, w gruncie rzeczy. To jest sygnał dla tej osoby, dla tego ucznia, czy dla podwładnego, podkomendnego w przypadku sił zbrojnych, że nie wykonuje swoich obowiązków z należytym zaangażowaniem, czy z prawidłowo, czy nie do końca prawidłowo. No tym jest ocena jego zachowania, prawda? Więc w tym momencie poddajemy to pod rozwagę sądu i sąd zdecyduje, po pierwsze, czy takie decyzje podlegają ochronie prawnej i czy podlegają nadzorowi sądowemu. Popatrzcie Państwo, jak w naszej rzeczywistości zmieniły się czasy. Kiedyś mówiono o trójpodziale władzy i trójzabezpieczeniu. Była władza ustawodawcza, którą akurat Pan poseł reprezentuje. Była władza wykonawcza. Ministrowie, pierwszy minister. Proszę pamiętać, że po łacinie premier oznacza pierwszy sługa. Może dlatego nie uczymy łaciny w szkołach. No bo jakby to wyglądało? Przychodzicie Państwo i do premiera mówicie: pierwszy sługo, powiedz nam, co tam zrobiłeś albo czego nie zrobiłeś. Ale to jest pierwszy służący. No ministrant to też jest służący, tylko przy ołtarzu. I tego wymagamy od administracji. To są wysoko płatni funkcjonariusze, ale jednocześnie służący społeczeństwa. Więc tego musimy oczekiwać. A trzecia władza sądownicza jest spychana cały czas. I najlepiej by było, powołajmy komisję zawodową, na przykład w izbach lekarskich. To jest w ogóle niekonstytucyjny twór, te wszystkie sądy zawodowe, nazwijmy to, korporacyjne. Poddajmy pod taki sąd. No co to znaczy, proszę Państwa? Są kraje poważne. Państwa republikańskie, ale również monarchie konstytucyjne, takie jak Wielka Brytania, gdzie jak sędzia o czymś decyduje, wydaje wyrok, to ten wyrok jest poważnie przemyślany. I nie ma czegoś takiego, że to administracja się nie zgadza z sądem, to sobie pójdzie gdzie indziej i sobie powoła komisję społeczną. Albo jakąś tam inną komisję. Albo speckomisję sejmową. Tak, albo speckomisję sejmową. No jak Państwo wiecie, przez prawie dwie kadencje te wszystkie komisje tak naprawdę, poza tym, że kiwały głowami i groziły palcami, to nikomu nic się nie stało. I mimo tych wszystkich, prawda, stwierdzeń, tak naprawdę nic się nie zmieni. I tutaj nie chcę mówić, że sądy są dobre, a administracja zwłaszcza, to nie jest moje zadanie. Ja tylko oczekuję, że każdy będzie robił w państwie to, do czego się zobowiązał, przystępując do służby państwowej. Zarówno służba parlamentarzysty, jak i urzędnika państwowego, jak również sędziego. To jest i żołnierza, tak, i policjanta, i strażaka. To jest poświęcenie, to jest służba, to jest wyrzeczenie się w dużej części życia prywatnego. Rzeczypospolitej, a nie temu czy innemu ministrowi, który dziś jest taki. Jutro może będzie inny, ale nie ma on prawa szastać życiem żołnierza polskiego, który wstąpił do tej zaszczytnej służby, nie zawiązując prywatny kontrakt z takim czy innym, tego czy innego szczebla urzędnikiem czy żołnierzem, ale to jest kontrakt z narodem polskim najjaśniejszą Rzeczpospolitą. I nie może być tak, że blankietowy właściwie jakiś wyrok wydany w niskiej instancji, podżerowany przez kolejne instancje aż do ministra, że będzie oznaczał, że każdy w tej strukturze może arbitralnie szastać życiem żołnierza polskiego. I w istocie to się tutaj rozstrzyga. Ta sprawa, jak powiedział pan mecenas, jeszcze ta do Wysokiego Sądu ma charakter niewątpliwie precedensowy. Sprawa druga z blokady ze skargi wspólnoty mieszkaniowej Osmańczyka 22 i 24. Wszyscy Polacy, polscy państwowcy, świadomi Polacy powinni być żywo zainteresowani biegiem
tej sprawy, a ja jestem bardzo szczęśliwy, że trafiła ta sprawa tutaj na niby substytuta, ale jednak głęboko wprowadzonego w istotę i materię tej sprawy. Bardzo dziękuję pani mecenas. Dziękuję również państwu. Proszę państwa, Temida nie żyje, a wcześniej jako inwalidka od roku też dla wielu ludzi nic nie robiła. I od państwa zależy, jako członków społeczeństwa, czy my ją ożywimy i czy ona będzie prawidłowo funkcjonować. Bo od czasów Mieszka, który przyjeżdżał od czasu do czasu do jakiegoś swojego poddanego, siadał pod dębem i sądził, historia ludzkości poczyniła ogromny krok naprzód, naprawdę wieloetapowy. Mamy procesy kontradyktoryjne i tego się trzymajmy, kontradyktoryjne dla tych może najmłodszych, to tak naprawdę jest spór przed sądem. Sąd jest wierzchołkiem wagi. My jako pełnomocnicy, czy oskarżyciel i obrońcy, jesteśmy tylko szelkami na wadze. Obrońca ma za zadanie bronić praw oskarżonego, nawet o najgorsze przestępstwo. Tego nie dziwcie się, że zdawałoby się ktoś szacowny, stateczny, broni jakiegoś zwyrodnialca. To daje dorobek cywilizacji łacińskiej, że nawet ten najgorszy ma prawo do obrony i do poszanowania jego praw. To wcale w tym przypadku nie zachodzi. Tak, tak. To akurat tutaj mamy zupełnie inne postępowanie, bo to jest postępowanie administracyjne. Wszystkie zwierzęta. Ale proszę państwa, pamiętajmy też o jednej rzeczy, że jeśli komuś należą się prawa, to ma on również obowiązek. W związku z tym prokurator ma obowiązek przedstawić wszystkie za i przeciw. Obrońcy mają również to przedstawić i pilnować, żeby te prawa były jak gdyby szanowane, co nie oznacza braku sprawiedliwej kary. Tylko ta sprawiedliwa kara powinna nie tylko odpowiadać zapisom kodeksowym i interpretacjom, takim dzisiaj, jutro, innym, bo to decyduje w dużej mierze orzecznictwo Sądu Najwyższego, ale przede wszystkim ogólnemu odbiorowi. Jeżeli potępiamy kogoś za okrutną zbrodnię, to on powinien być surowo ukarany. Jeżeli z kolei komuś się dzieje krzywda, bo nie zachowano procedur administracyjnych, to wracam do naszego procesu, to odpowiedzią na to musi być uchylenie tych wadliwych decyzji administracyjnych. I na przyszłość nie mogą one być nieprzestrzegane. Jeżeli procedury były niedoskonałe, to trzeba je zmienić. Kiedyś powoływano się na opinie czy decyzje tyranów, na rozkazy, znacie państwo, szczególnie ci, którzy są w wieku zbliżonym do mojego, że niemieccy oprawcy powoływali się, miałem rozkaz, to strzelałem. Do kobiet, dzieci. Ale to nie panie mecenasie, nie trzeba daleko szukać, czy przez ostatnie dwa lata też wielu miało rozkazy i tylko wykonywali. Ale, ale teraz trzeba pamiętać też o jednym, że wchodzą, tak zwana wchodzi sztuczna inteligencja. Ktoś rozkłada ręce w radnym. Takie mieliśmy procedury. No dobrze, ale te procedury ktoś ustawił, prawda? Więc na tym musimy. No, nie zmienię ci sami od 30 lat. Ja mam pytanie, jaka jest szansa na szybkie zakończenie tej sprawy? Proszę pana, szybko to nie znaczy sprawiedliwie. Myślę, że sąd na najbliższym posiedzeniu wyda orzeczenie. Dlatego, że postępowanie przed sądami administracyjnymi, które decydują o tym, czy zachowano prawo, czy je naruszono, jest bardzo szybkie w stosunku do innych postępowań, czy przed sądami tak zwanymi karnymi, czy cywilnymi. To jest znaczenie tutaj terminu na dzień tak nieodległy jak 6 marca znamionuje wolę nieprzewlekania tej sprawy. Myślę, że sąd, tu jeśli chodzi o sądownictwo administracyjne, to naprawdę, proszę państwa, ono jest szybkie i skuteczne. Na pewno sprawa nie będzie przy... Jakie będzie rozstrzygnięcie? No oczywiście, nie wiem, niemniej jednak na pewno nie będzie opieszałości po stronie sądu. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej? Był pełnomocny. Ale czy wy znacie je? Czy sąd za tym? No, my znamy to, co znajduje się w aktach procesowych. No, wiadomo, że ministerstwo, jeśli podjęło decyzję, minister wydał decyzję, no to podtrzymuję. Na razie nie sądzę, żeby coś innego nie mówić. Wiemy, po czyjej stronie stoi minister, na pewno rzadko staje po stronie polskiego wojska. Panie mecenasie, tu są jeszcze pytanie, czyli decyzja sądu administracyjnego o uchyleniu tej decyzji to jest już jednoznaczna z przywróceniem pana porucznika? Nie, to, nie, to, jeszcze to tylko nie oznacza, proszę państwa, sądownictwo administracyjne funkcjonuje w ten sposób,
że uchyla decyzję, które uznaje, może uchylić taki sąd decyzję, uznając ją za wadliwą. I to skutkuje tylko tym, że ta decyzja nie obowiązuje. Powinna być tak na dobrą sprawę rozpoznana sprawa jeszcze raz. Aha, natomiast to wcale nie wyklucza, że może być decyzja niemalże identyczna podjęta. Mhm. Bo nie idzie za tym żadna sankcja. To nie jest sąd, który kształtuje prawo, tylko bada jego przestrzeganie. Czy było naruszenie prawa, czy nie. Tym się różni sąd administracyjny od ogólnie sądów pozostałych powszech. Mam pytanie, czy pan Błaszczak będzie pozwany przez państwa? Nic mi na ten temat nie wiadomo. Zresztą, no, jaki to ma. Są podstawy do tego. Pana, to jest pana opinia, ja na ten temat się nie będę wypowiadał. Jest to pełnomocnik z wyboru. On będzie kierował postępowaniem. Natomiast jesteśmy na etapie postępowania administracyjnego. Nie chodzi nam nic innego, jak tylko i wyłącznie stwierdzenie legalności działania. Przede wszystkim bezpośrednich i trochę wyższych przełożonych dotyczących losu. Ja tylko chciałem powiedzieć, panie mecenasie, że my wiemy, że został pan porucznik Szymon Fio skrzywdzony i wojsko zostało skrzywdzone tą decyzją i chcielibyśmy zaproponować, ja z siebie taką propozycję wysuwam, żeby pozwać pana Błaszczaka. Są naprawdę pełne podstawy. Myślę, że każdy może. Proszę pana. Ja przekażę pana sugestię pełnomocnika. Bo nie chcemy być bici przez władzę, ale chcemy kontrolować władzę i odpowiednio reagować. Ja powiem tak, że byłoby bardzo dobrze, żeby z pana porucznika Fijała nie czynić tutaj odpowiedzialnego za losy całego Wojska Polskiego i państwa i żeby nie wyręczać się panem porucznikiem w innych sprawach, bo przecież żołnierzy skrzywdzonych i oszukanych jest dużo. I także w rozmaity sposób poszkodowanych przez system nie brakuje. W ciągu ostatnich 3 lat wojsko stało się polem do między innymi masowego eksperymentu medycznego i w teorii powinny tutaj korytarze być pełne żołnierzy, którzy wstąpili na ścieżkę prawną. Wstąpił na tę ścieżkę pan porucznik, nie z własnej woli, sam nie wywoływał wilka z lasu, został z wojska usunięty w sposób, który jego pełnomocnik uważa za całkowicie bezprawny, niemerytoryczny, nie mający umocowania w prawie i trzeba mieć nadzieję, że to zostanie dowiedzione przed tym sądem i że sąd ten stan rozpozna właściwie i wówczas możliwe będą następne kroki. A nie czekając na konkluzję w tej sprawie, no, wzywajcie państwo żołnierzy Wojska Polskiego do tego, żeby upominali się o honor wojska, honor munduru. Oj, takich jest nie za dużo. I o standardy prawne. Czyli pan poseł oferuje się, że mogą się zgłaszać do pana. No, przy okazji, tak, przy okazji mogę powtórzyć, że istnieje narzędzie, jakim jest Komisja Norymberga 2.0 i stawał przed naszym zespołem parlamentarnym właśnie pan porucznik, co niewątpliwie jest jakimś tam punktem w akcie oskarżenia, który sądy kapturowe na niego sformułowały. I nie ma przeszkód, żeby inni żołnierze dali swoje świadectwo prawdzie na forum zespołu parlamentarnego do spraw nadużyć i naruszeń prawa w związku z COVID-19, który funkcjonuje w formacie spopularyzowanym pod nazwą Norymberga 2.0. Zapraszam. Jeśli będzie takich żołnierzy cały batalion, to będzie coś w rodzaju powstania nowego rodzaju sił zbrojnych. Nie mówmy o tym, w ogóle nie mówmy, bądźmy poważni. Nie chcemy ani dualizmu władzy sądowniczej, ani nie chcemy dualizmu we wszystkich służbach i hierarchiach administracji służbowej. Czy to wojskowej, czy cywilnej. Nie, tego byśmy nie chcieli.
No ale panie pośle, no co z tymi generałami, którzy kupili sobie certyfikaty? To już właśnie pan to jest polskie wojsko, już musi pan. Nie traktujmy pana Polśnika Kieła jako słupa ogłoszeniowego, na którym można zawiesić wszystkie biedy nasze i problemy. Jego temat jako początek wojsk. Bądźmy bacznymi obserwatorami tej sprawy, dlatego że ważą się tutaj losy nie tylko jednego dzielnego, honorowego żołnierza, ale losy Wojska Polskiego i Rzeczypospolitej. Ale kwestia odpowiedzialności władz i urzędników państwowych nadal jest nierozwiązana. Ja nie słyszałam, żeby ktoś został ukarany za błędy i nadużycia, a my wszyscy za to płacimy. To musi się skończyć, bo inaczej nigdy nie wyjdziemy z tego bagna, z tego chaosu. I sobie osobiście również życzę. Żebyśmy nie zapadali się głębiej w to bagno, żeby Rzeczpospolita Wojsko Polskie wydobyło się. I nie tylko wojsko, i lekarze, i politycy. Żadna instytucja państwowa nie funkcjonuje, nie wypełnia zadania, których to jest przypadkiem szczególnym, dlatego że to jest państwo już tak samym jej rdzeniem. I jakie wojsko takie ma być? Oczywiście, ale lekarze też. Ile mamy nadmiarowych zgonów, ile tragedii, to się po prostu w głowie nie mieści. A oni są w dalszym ciągu bezkarni, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Także w wojsku polskim. Raczej nie zapowiadać, że chodzi. Panie pośle, ja czytałem tutaj, że Szymon Fijał, minister obrony narodowej, czy on dostanie nominację na to? Minister obrony narodowej jest stroną. Dziękuję. Gdzie Szymon jest? Pana Fijał nie będzie mógł być obecny na sprawie. Zamiast odpowiedzieć i znaleźć inny termin, gdzie jest Szymon? Poszedł? Chyba w tą stronę. Jeżeli wiecie, Szymon, na ten, na wiejską, zapraszamy na kawę wszystkich. Tak, tutaj. No, wiejska 18. Ty masz kim? Zapraszam na kawę naprzeciwko tutaj. Aha, tutaj. No dobra, no to nie wiem. Szymon, gdzie kogo? No to. Ja z innymi sądami się nie spotkałam z tym i powiem, że generalnie sądowi prokuraturę oceniają nie dochodziłoby do tego wszystkego, no to pierwsza prokuratura. Co zrobić? To już obrońcy interesów. Adam. Szczelnie zaprosił tutaj tych, to ja spóźniłem się z zaproszeniem na kawę do biura, także to idą tutaj chyba tam naprzeciwko na kawę zaraz i tak. No to co, kończymy relację. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia 6 marca o godzinie 9 w tej samej sali. No. Lusia, będziesz 6 marca? Nie. Dobra. Do zobaczenia.